Dzień dobry, moi drodzy, witam was serdecznie. Hunda z tej strony, kolejny odcineczek ze Steam World Build. I mam taki fajny kocyk, dostałem go na urodziny od mojej siostry, jeżeli się nie mylę. Dużo dostałem prezentów na urodziny. Ja tak, jestem zawsze głupie, jak dostaję prezenty, nie wiem w sumie czemu. Jakby fajnie jest dostać prezenty, lubię dostać prezenty, lubię dawać prezenty. Ale zawsze mam takie, o nie, tak dużo pieniędzy na mnie. Dobra, nieważne. Także takie dostałem, fajny kocyk z Baby Yodą. Dobrze, słuchajcie. Po ostatnim odcineczku musiałem tutaj troszeczkę jeszcze napracować się, popracować. Dołożyłem troszeczkę leśniczóweczek. Tutaj mamy magazyn i gdzieś tu były piece. Czy nie, piec jest chyba ten jeden. Czekajcie, nie, są dwa piece węglowe. Mamy też kocioł parowy, który zużywa co prawda ten węgiel oraz wodę, ale będzie przyspieszał nam te dwa piece, więc chyba było warto. No, także tych leśniczówek mamy coraz więcej i mam nadzieję, że teraz już węgiel będzie sobie leciał. Ciężko stwierdzić, bilans na cykl. Okej, nieważne. Ty, w ogóle jest opcja oznacz wszystko, patrzcie. Nie, odznacz. Myślałem, że oznacz. Odznacz. Dobrze, niektóre robociki widzę, że tu chyba nie mają dostępu do czegoś. No właśnie, ten jeden nie ma dostępu do serwisu. Czekajcie, to jest szkło. To są sklepy. No właśnie, tu jest jeden, ale ten też aha, dobra, przypuszczalnie wystarczy, że zupgrade'uję tutaj tą drogę. I pewnie już będzie dostatecznie blisko. Zróbmy tak, tak wystarczy. Ściągnę sobie ten kapturek, bo mi się ciepło w łepetynę robi. No dobrze, w każdym razie troszeczkę domków dobudowałem robotniczych, bo faktycznie tych robotników mieliśmy coraz mniej. No i tyle. Coś tam sobie jeszcze wziąłem i zakupiłem teraz w przedmiotach. Okej, dochód z usług będzie większy, to warto. I chyba coś dla górników. Któraś czapeczka mi pamiętam. Tak czy nie? No tylko ten dochód z usług widzę. No dziwnie jest to oznaczone, to akurat przyznaję. Dobra, jaki tu mamy... To jest utrzymanie, czyli na to wydaje. Wpływy z mieszkańców. Tu mamy 16, to może tutaj dodać. Okej. Kapitanie, czy to się zwiększy jakoś? Czy tak po prostu jest dodatkowe podatki, nic więcej. Dobra, miejmy nadzieję, że to faktycznie nam generuje coś. Dobrze, słuchajcie. Dzisiaj pran jest całkiem prosty. Patrzcie, nie wydobywam tych polimerów w ogóle. Tych plastii grzybków. A jednakowoż tworzyw sztucznych mam mnóstwo. Ciekawie. Dobra, schodzimy do Dusty Caverns. Trzeba muszę to przyciszyć. No i moi drodzy, ukopany mamy... Już kolejny fragment rakiety oraz szyb do niższego poziomu kopalni, więc kliknijmy sobie to. Szum. Oczyś umysł, mała przyjaciółko, usłyszysz stary sygnał. Planowanie ściągnąć, sięgnąć gwiazd, uciec, przetrwano, brakujące dane, przerwano, brakujące dane, myślę, że przetrwano. Wygląda na to, że im się nie udało. Znaleźliśmy kolejną część statku, tylko to się liczy. Ojej, trochę kręci mi się w głowie. Przekazywanie tych słów musi być dla ciebie wyczerpujące. Wszystko postępuje dokładnie tak, jak powinno, zgodnie z moim planem. Okej, zniknęło. Ciekawie mnie, czy jak wejdziemy sobie na górę, to tutaj w tym statku coś faktycznie zobaczymy, że jest dodane. No, ciężko stwierdzić. Natomiast tutaj na rysunku schematycznym mamy już dwie części. Musimy potem jeszcze zatankować i wystrzelić rakietę. Ciekawe. I utrzymanie tu. Pieniądze za to idą. Dobra. Zastanawiałem się, jak tutaj z kolejnymi obszarami. No bo ten właściwie obszar pomału nam się, wiecie, zagęszcza. Tak naprawdę zostało nam tutaj trochę miejsca wolnego. Troszkę tu i to jest koniec. Tutaj mamy oczywiście cały wielki, duży obszar. Mamy jakieś drzewka. To spoko. Będzie co... wydobywać, ale widzę, że tutaj, słuchajcie, też mamy obszary, w sensie zauważyłem na minimapie, że tutaj też się coś dzieje. Nie mamy chyba, czy mamy już tu wstęp? Tak, mamy tu wstęp, słuchajcie, możemy tu drogę poprowadzić. A jednak, no dobra. Czyli kolejna odblokowana i zastanawiam się tutaj, no niby jakiś taki piorunek, że tu nie wchodzić, ale jak popatrzę na mapę, to by się zgadzało, żeby tutaj był jeszcze jeden obszar między... właśnie tymi dwoma. Dobra, nieistotne na razie, i tak nam wystarczy to, co mamy. Pociąg zajeżdża. Ostatnio coś tam wykupiłem, więc
spoko. Przedmiot budynku usługowego plus 3 mieszkańców. Najpierw można by, tylko tych rubinów cały czas, wiecie, wyrzucam i wyrzucam. Tych plastików widzę, że mi tak już za bardzo nie potrzeba. Ja to sobie zaktualizuję na... Może na ropę naftową? Zrobimy to na ropę naftową. Ale burgerów to już mam strasznie mało. Czekajcie, burgery, ropa naftowa. Aktualizuj. A ja tu dużo rzuciłem na ropę naftową, teraz widzę. Dobra, mniejsza z tym. Bo oczywiście będziemy chcieli budować te budyneczki, ale zamiast tak kupować te surowce, to po prostu zejdźmy niżej. Tutaj przed chwilą widzieliście, naokoło jest tak niebiesko i jeżeli sobie zobaczymy za mapę, to co tutaj się zaznacza na niebiesko, to jakby można było wykopać, ale nie ma do tego dostępu. Dosłownie jakby koniec mapy tak wygląda. O, popatrzcie, aż tam mogę gdzieś zbudować. Dobra, lećmy do tego. Co my tu w tym szybie mamy? Napraw. Proszę bardzo. Odblokowano nowy poziom kopalni. A, i tu po prostu mamy Dusty Caverns, a teraz mamy Marshy Ruins. Schodzimy niżej. Na dole jest ciemno i wilgotno, nie wspominając o zapachu. Im głębiej schodzimy w dół, tym więcej czeka nas niebezpieczeństw. Powiedziałeś nam, jak znaleźć starą osadę, ale wcale nie wytłumaczyłeś, skąd aż tyle wiesz o tym miejscu pod nami. Jestem pasjonatem historii. Okej, nie oceniam. Wiem, że to miejsce zostało pogrzebane przez jego dawnych mieszkańców, a to, co pogrzebali, mogło przetrwać i rozmnożyć się. Cóż, to dosyć niepokojące stwierdzenie. No to prawda. Okej, jesteś na drugim poziomie, po to zbudować nową bazę. Powinniśmy też rozmieścić kilku strażników, którzy ochronią nas przed ewentualnym niebezpieczeństwem. O, tu już widzę jakieś kropeczki. A to jest tak jakby... A nie, że znagleba? Myślałem, że to woda. No dobra. Cosik tu mamy. Wszystko to samo. Tu mamy jakieś teleportery, przenośniki taśmowe, to nas na razie nie interesuje. Są kwatery strażników. Udogodnienia, zbrojownia jest, okej. I farma. A, czy to farmy są? Kwatera strażników. Ale jeżeli tak, to... Czy ja mogę tutaj coś wykopać? W sensie, czy oni tu zejdą i będą kopać, czy... Nie. Czy nie? No dobra, to musimy najpierw postawić tu jakichś robotników, nie? No bo przecież ktoś coś musi kopać. I zasadniczo tu... Ojej, gdzie mi tu już każe coś stawiać? Serio. Zasadniczo tutaj ci ludkowie już mi są za bardzo niepotrzebni. Oni obsługują maszyny i zasadniczo to tyle. Coś sobie tam noszą. Więc właściwie myślę, że mógłbym pousuwać im te wszystkie... wiecie, kurde. Okej. Te wszystkie modyfikacje, no bo im to po prostu już nie będzie potrzebne tutaj. Bo nic nie widzą. Nie wiedzą. Górnik odszedł. No tak, ja wiem. Niech odchodzą. Trudno. W sensie można by nawet część tych kwater nawet zniszczyć, tylko nie wiem, czy jest sens. Będę odzyskiwał złoto. Nie pieniądz. Nie wiem, czy to ma sens. Dobra. A czy można się tak bawić, ale... Że umieścić zablokowane. No, trzeba posprzątać. Dobra, weźmy sobie tutaj, wrzućmy rekrutacja i prędkość. Niech sobie tutaj coś wydobywają. Niech sobie coś tu kopią, no bo tak naprawdę trzeba zacząć nowa. Strażnicy strzegą naszych działań. Tak, ja rozumiem, co robią strażnicy, tylko że no, nie bardzo mam po co ich tu mieszać, jak ja tu kurde nie mogę. Chyba tu mieliśmy tu. To niebieskie miejsce to jest jakby najbardziej optymalne miejsce, nie? Do kopania. Ale tych strażników to będziemy za chwilę dopiero stawiać. Najpierw sobie powiększmy kwaterę tu. To bym sobie jeszcze ukopać chciał. A resztę będziemy za chwilę oczywiście, jak puścimy następny... A co to takie świecące się... Jakieś świetliki po prostu? Ciekawie. Dobra, czy jak dołożę tutaj... Wcale mi się to nie powiększyło. Ale i tak mamy 9, tak nie jest źle. Dobra, tak naprawdę musimy wszystkich po kolei ustawić, myślę.
Tak, i tutaj wrzucimy sobie to, co możemy. No chłopaki, kopcie, kopcie, kopcie. Tu możecie coś ukopać. Tu możecie coś ukopać. Proszę bardzo. Miejsca, miejsca. Nie chcę im się wykopać. Potrzebujesz co? Wiertła węglowego przekropa się przez granit. A, okej, czy jakieś takie kolejne narzędzia będą. No to dobra, czyli tego na razie nie możemy. Granit. Dobra, jakby mi tu posprzątali, to bym mógł sobie coś ułożyć. No a tutaj mamy taką, ja myślałem, że to jest jakieś jezioro podziemne, ale to jest gleba. Dobra, niech ukopią, niech posprzątają najpierw. O, tu gdzieś się coś sypie. I to proszę bardzo. Fajnie, że tam po prostu kieruje nas w to miejsce, gdzie trzeba filar postawić. Tak, 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 ci strażnicy cały czas mi tam się świecą, ale to musimy poczekać do udogodnienia. Wiadomo, warsztat będziemy musieli ustawić. Farmy, jak te farmy wyglądają? Czyżby to wystarczyło po prostu zrobić tak? Czy się będzie farmić? Farma jest zbyt mała, żeby mogła działać. Musi mieć co najmniej 9 pól. Tak jak wszystko tutaj, musi mieć co najmniej 9 pól. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Trzeba właśnie słyszeć rzygającego gdzieś kota. O mój Boże. Wzięliśmy sobie drugiego kota, żeby ten pierwszy miał towarzystwo i żeby było fajnie. Jesteśmy zadowoleni, że mamy tego drugiego kota. Ale to znaczy, dwa razy więcej żarcia schodzi, dwa razy więcej srają, a właściwie przy naszym drugim kocie to chyba 10 razy więcej. No i jeszcze rzygają dodatkowo. Jezus Maria. Trudno, dobra, wymieśmy sobie tu filar. Dobra, ja bym tak. Tu nie mogę. Po prostu zwiększyć ilość tych. Okej, okay, dobra, tu mamy jeszcze jednego. Stawmy sobie tutaj tych ziomeczków. No właściwie to możemy wszystkie tutaj rzucić. Bonusiki, czemu nie? W ogóle to jest śmieszne, że jak mamy dwa bonusy, które dają dokładnie to samo, to poszukiwacz blach, tu mamy dwójeczkę i popatrzcie, że to nie zajmuje nam slotu, jakby możemy merdżować te same. Tak jak tutaj. Zresztą tutaj też mogę sobie dodać prędkość ruchu i niech będzie to. Niech sobie tak będzie. Dobra. Czyli tych mamy, no to zróbmy tych, kurde, bojowników. Niech będzie ich dwóch. Tu nic nie mamy do wrzucenia. No to mamy strażników. Ci, co chodzą, mówią to. Okej. Okay. Dostałem nawet jakieś osiągnięcie, chociaż wy tego nie widzicie. Okej. Okay. To sobie, gleba sobie glebuje. To niech sobie glebuje. A my zobaczmy tak, co możemy tutaj ukopać z tego? Tych nie. Ale resztę sobie kopcie. Musimy na pewno postawić warsztat gdzieś. Dlatego właśnie szukam tych miejsc, żeby wiecie, żeby móc postawić, no. Żeby móc stawiać przestrzenie, obiekty. Dobra, to jest ekstraktor ropy. Jest jeszcze coś takiego jak zbrojownia. Wstrząsomat, wieżyczka z... O mój Boże. Biuro monitoringu. No to wszystko trzeba niestety poustawiać. Dobra, na razie sobie zróbmy tak, żeby nam tylko konkretne powybierali. O, tu już mamy, słuchajcie, o, żelazo. Proszę bardzo, niech się nam ekstrahuje żelazo. Tutaj jakieś coś dziwnego też widzę. Niech oni to wykopią. Dobra. Do sforsowania tych drzwi potrzebni są strażnicy. Aha, muszę mieć trzech. Ale dobra, to na razie nie musimy tego robić. Mhm, ten ekstraktor działa. A jak jest tu? A, tutaj znowu są strażnicy. Tylko trochę się boję, co ta za zielona maść tam jest. Tak z tyłu, tak szczerze mówiąc, trochę. Trochę się cyką. To sobie wydołączcie. To mi proszę pootwierać. No i tutaj tak naprawdę też by się przydało pozgarniać to wszystko. Dobra, wróćmy na chwilę na górę.
A zobaczmy, co tam w ogóle jest. Aha, musimy mieć więcej arystobotów, żeby odpalić kolejny kamień milowy, ale nie chcę tak, wiecie, na siłę robić, a potem mieć problem. Okej, strasznie dużo tych strażników. Dobra, tu mamy warsztacik. Tak naprawdę przydałoby się jeszcze postawić ten cały radar gdzieś. Okej, tego ukopać nie mogę póki co. No i się generuje. Patrzmy na górę. No tak, tego właściwie już nie potrzebuję, bo wydobywam. Pytanie, czy burgery... No nie znam, niech leci ta ropa. A tak naprawdę my możemy tutaj coś postawić, bo nie wszystko mamy. Dobra, zakład polimeryzacji mamy. Woskownię mamy gdzieś. Chyba to jest woskownia, tak. I szeryfa. Fabryka diesla. Do fabryki diesla potrzebujemy mieć rafinerię ropy. No to proponuję postawić gdzieś tutaj. Może być nawet i tu. Coś drży. Okej, zdążyłem. A bo pociąg jedzie, to dlatego drżało. Zobaczmy, rubiny. Zawsze to warto kupić, bo tych rubinów strasznie dużo schodzi, a nie mamy... To jest też... sprawdziłem, że nie da się ich kupić tutaj. Możemy kupić bryłki złota, ale nie możemy kupić rubinów. Więc jak można, za hajs to jak najbardziej. Obniżenie siły roboczej, ekwipunek mechaników, bonus naprawy maszyn. Dobra, może to nie jest tak bardzo mi potrzebne. Dobra, tych mamy na razie tylko dwóch, więc przydałoby się dostawić, żeby było trzech. Jej, wiecie, trzech ziomeczków. Za chwilę tam będziemy próbować coś z tym zrobić, ale się to najpierw może jakoś zabezpieczymy. A tu znowu są jakieś świetliki, ale tutaj coś widzę. Tego nie, ale tutaj się będzie dało przekopać. To na pewno też. Zbrojownia. No dobra, to postawmy tą zbrojownię gdzieś. Jeszcze nie wiem gdzie. Może tu jak się wykopie? No, skrzyneczka się zawsze przyda. Czerwony kapelusik, czyli to jest bonus do tych strażników. Rekrutacja plus 3. O, świetnie. To fajnie. Ale widać, jak winą zjechali. Okej, dobra. Tego nie wiedziałem, że to tak się odbywa. No i co? Myślicie, że próbujemy? Czy kurde, trochę się cykam, bo ja tam nie wiem, co tam się stanie teraz. No właściwie wszystko można zafarmić, jakby nie było. Tutaj tego nie wydobędę. I tyle. No mam nadzieję, że po prostu tak to działa. Że narzuciłem tego pełno i teraz się to będzie robić. Tu można, zobaczmy jakieś, o właśnie, przed tutaj filar. Dobra, spróbujmy tak, umieścić sobie zbrojownię. Może nawet i taką. Okej, teraz możemy 7 rzeczy zbudować. Strząsomat, wieżyczka, okej. Jakbym chciał się dowiedzieć, co to robi. A jest tutaj. Straszy groźne robaki ziemne chowające się w ziemi. Wstrząsomat również spowolni pobliskich wrogów i będzie im zadawać obrażenia. No to brzmi, jakby to było idealne urządzenie do postawienia tu. Jeszcze możemy jakieś wieżyczki postawić. Postawmy jedną tu. I może właśnie jakoś tak tutaj jedną, żeby było dobra. To trochę nas będzie kosztować i chwilę musimy poczekać, aż to wybudują. Mechaników mamy dwóch, poszukiwaczy mamy dwóch. Dobra, warsztacik, ekstraktor ropy. No tak, ale nie mam gdzie tego na razie dać. Natomiast warsztat można by faktycznie powiększyć. O, proszę, jest i ropa. Świetnie. A gdzieś to było? Tak, ekstraktor ropy, proszę za... O, nie mamy narzędzi! To musimy teraz poczekać, aż się nam narzędzia wygenerują. A właściwie to zróbmy sobie takie... O, siup. Wszystko tu powydobywają, co się da. Właściwie ja nie wiem, czy ja bryłek złota do czegoś używam, tak nie do końca jestem pewien. Szczerze mówiąc, o, rubiny. To się przyda i też widzę kolejna... Żyzna gleba się tutaj nam trafiła.
Dobra. Dobrze, fajnie se to działa, słuchajcie. Te ustawione, ale jeszcze dajmy im chwilę. No właśnie, tutaj gdzieś coś jeszcze muszę ustabilizować. Fajnie, że te filary nam nie zajmują miejsca na tych polach. W sensie ten filar jest po prostu jakby anulowa omijany, jak to powiedzieć, negowany. Dobra, tu mieliśmy sobie warsztacik postawić. Pickaxe, dobra. Ropę poproszę. Nie mam narzędzi. Wodę mogę umieścić. Tyle narzędzi przynajmniej miałem. Wydaje mi się, że musimy wrócić tutaj. No właśnie, ja narzędzia sprzedaję. Usuń tą transakcję. Jak tu jesteśmy z tym? Właściwie stejki za węgiel. Węgla mamy 70. Nie potrzebujemy tego. Wiecie co, usunę wszystkie te transakcje póki co. Wydaje mi się, że nie jest mi to tak bardzo potrzebne. 25 tysięcy, 75 tysięcy, 30 tysięcy. To akurat możemy wziąć. Na razie tyle. No i tak, mamy tutaj rafinerię, która nie ma niestety pary. Ale tak, robi tam już ropę. Natomiast możemy też zrobić jeszcze fabrykę od razu diesla, która... Nie możemy jej postawić, bo nie mamy narzędzi, no tak. Ale myślę, że sobie tak czy siak ją postawimy, po prostu się wybuduje zaraz za jakiś czas. Kapelusze mamy, parę, no to już wiemy, czego para dotyczy. A, popatrzcie, jest tak blisko, ale tego nie sięga tylko i wyłącznie dlatego, że droga jest niezupgrade'owana. To zróbmy sobie tak i tu już powinna para sięgać. Nie sięga? No se jaja se robicie se. Ewentualnie można, słuchajcie, zrobić tak, przemieścić to tu, zrobić tutaj drogę i tą parę trochę przesunąć. Gdzie to jest? To. No i GTS. I tu nam będzie już sięgać para, to się za chwilę wybuduje. No i świetnie. Narzędzi mamy mało. Może byśmy ten budynek do narzędzi, kurczę, postawili, bo się o dziwo przydają mocno. Proszę bardzo. Niech się buduje. Z czego? Ze złomu. Jak tam ze złomem stoimy? Kto to wie? Już ten złom jest. Że złom wydobywamy spod ziemi. Nie mamy go w tym momencie 70. Dobrze. Zerknijmy, czy coś tutaj mamy do wydania. Na pewno gdzieś, o, ta jedna niebieska czapeczka. A tak poza tym to nic więcej. No to wróćmy się tu. Niebieska czapeczko, tu jesteś. Świetnie. No, te pociągi co chwilę przybywają, też nie ma sensu co chwilę patrzeć, bo to co parę minut dosłownie przyjeżdża. Dobra, czy możemy już ułożyć sobie, słuchajcie, ekstraktor ropy? Brak narzędzi. Musimy poczekać, aż się nam wygenerują. Dobrze, no to zapraszam w takim razie lewe, prawe czy środkowe. No, zacznijmy od środkowych. Niech strażnicy idą. No i zobaczymy, co się tu wydarzy. Po prostu strażnicy... Najzwyczajniej w świecie... Okej, musi się napierdzielać. Ale tu jakieś robale powychodziły. A, górnicy już tutaj ciak zrobili. Dobra, świetnie. No tak to wygląda. Pojawił się nowy wróg. Maszyna została popsuta. Już jest naprawiona. Osiągnięto kabel milowy, proszę bardzo. Faktycznie mamy się czym martwić, jest tam coś niebezpiecznego. Musimy dopilnować, aby strażnicy byli w pobliżu i chroniali naszą kopalnię. Dalej może czekać więcej zagrożeń, więc trzeba zachować ostrożność. Dobra. Myślę, że to może być wszystko jakoś połączone, więc ja bym proponował tych strażników tutaj wszystkich przeprowadzić przez te trzy miejsca. A robotnicy od razu, o, czekaj, ja wiem, że tam są jakieś kosmiczne mrówki, czy coś takiego, chociaż nie, to jest pewnie ziemia, ale ja wiem, że tam są niebezpieczne istoty, w jakimś szlamie się tam na nas czają, ale chwila, bo muszę położyć tam światło. Przecudowne.
Dobra, to sobie ukopmy. Właśnie tutaj widzę, wiecie, następne, więc trzeba ostrożnie działać. Sobie otworzymy. Znowu czerwony kapelusik, świetnie. Pali pnącza i wrogów. Będą mieli te... jak to się nazywa? Spalacze, kurwa. Nie wiem, jak się to nazywa. Flame shower, czyli miotacz płomieni. O właśnie, no nie wyrzutnia, nie? Jakoś tak mi nie pasowało. Mógłbym znaleźć słowa. Dobra, tutaj... To nic, no tutaj sobie delikatnie... Wiecie, jeden kopacz ukopie, przyjdą strażnicy. Właśnie część rzeczy się zawala, bo są piaskowce. Patrzcie, że oni zabezpieczają nawet fragmenty tych tych, okej. O nie! Dobra, strażnicy już idą. Wow! A to co? Znaleziono żyłę ropy, dobra. Już złomu i gazu. Górnik został zjedzony, jak to? Nie, moi górnicy, uciekajcie! Co tu się odwala? Dobra, trzeba bardzo, wiecie, powolutku tutaj działać. No ale co ja tym strażnikom zrobię? No kurde... Musiałbym przenieść tak jakby ich w tą stronę, tak? Karabinki są. No, żeby po prostu przenieść te karabiny? Tu. I tego gdzieś tu. Nie wiem, czy to będzie tak działać. Co my tu mamy? Tak, to możemy sobie jedno coś ziugnąć, ale patrzcie, co tu się w ogóle odwala. Jakby jest niższy poziom. Tu jakiś most jest w ogóle. To ciekawe. Jakieś starożytne świątynie odkryłem. No dobra, parę tutaj rzeczy widzę jest do ogarnięcia. To jest gaz. Myślę, że to jest gaz. Nie, to jest gaz do wydobycia. Tu mamy ropę. Czy ja tą ropę wydobywam już, co miałem wydobywać, czy nie? Gdzie ona była? Gdzieś w tą stronę. Mamy już dużo narzędzi, więc proponuję... ekstraktor ropy założyć. Świetnie. Zerknijmy sobie może tu. No i co mi z tego, że jak mi ci robotnicy zostali zjedzeni, to zrekrutują się nowi? Już mamy 9. Chyba jest. Chyba jest okej. Okay. Możemy sobie spróbować ewentualnie rozbudować trochę strażników. Będzie ich troszkę więcej. Za mało poszukiwaczy w Marshy Ruins. A, czy tutaj jest Marshy Ruins, dobra. No ewidentnie można by im zrobić jakieś drugie miejsce może po prostu. Dobra. No i spróbujmy tutaj tak delikutaśnie. A to co? Jakiś robot chyba to jest, nie? Dobra, strażnicy już idą. Wieżyczki działają. Ożeś ciul. Jakaż tu jest bitwa. Narzędzia nawet znalezione dodatkowe. Ale cykam się trochę tego. Co ja z tym zrobić? Skopcie mi na razie tutaj te rzeczy. Tak, tutaj możemy sobie położyć... Dobra, dobra. Co to jest złom? No to do złomu możemy sobie zrobić ekstraktor. No właśnie, bo gdzieś było, że jakaś woda odkryta jeszcze chyba? Już prawdopodobnie chodziło na przykład o tą ropę. Ropa i gdzieś woda. Woda nie wiem gdzie. Ale to nieistotne. Tak, tu mamy więcej tego. No właściwie to można sobie tutaj tą całą farmę położyć, bo czemu nie? Niech se jest. Niech se produkuje. Będziemy mieli dużo polimeru. Ale mówię, trochę to jest irytujące, że nieważne ile magazynów postawimy, musimy mieć po prostu odpowiednią modyfikację do magazynu, żeby to móc. Okej, okay, a tu mogę zrobić... Mogę tak na przykład zrobić, żeby się do tych rubinów dostać. No nie, uciekajcie. Dobra, uciekają sobie. Strażnicy idą, ale mamy tutaj to działko już od razu, świetnie. Zbrojownia. Ognista wieżyczka, o proszę bardzo.
Nie bym umieścił ją tutaj, bo może będzie miała w zasięgu, wiecie, to? Kiwie. Dobra, niech sobie tam działają. Zobaczmy, co się dzieje u góry. Diesel jest produkowany. Słabo dostawa, ale, produkowany jest. Więc nasze arystoboty powinny być coraz bardziej zadowolone. Dobra. Kolejnymi o Jezus Maria, kolejne rzeczy. Ale zobaczmy, wiecie co? Zobaczmy na zwykłych obywateli. Oni mają wszystko, inżynierowie mają wszystko, arystoboty. Kolejno bronie. O Jezus, bronie, kasyno oraz robokuchnia. Doszły nowe rzeczy, ale na przykład mamy jeszcze zakład nawęglania. Co to w ogóle jest? Ta rafineria łączy żelazo i ropę do produkcji wierteł węglowych. Pozwalają one górnikom na wykopanie granitu. To jest to, czego ja potrzebuję. Myślę, że te fabryki możemy jeszcze tutaj sobie jakieś... Chociaż czekajcie, tutaj jest akurat miejsce. To postawmy to tu. Niech sobie te wiertełka tam działają. I arystobotów nie mamy, kurczę. No dobra, trzeba będzie zrobić parę w takim razie upgrade'ów. Najpierw inżynierów. Okej, i teraz arystobotów. Paru poustawiać. No dobra, mamy. Bo akurat widzimy, że tych robotników zwykłych mamy całkiem sporo, ale i tak robotników przydałoby się paru. Uuu, naukowcy się odblokowali. Aha, ja myślałem, że to jakaś taka klasa wyższa, jakieś sądy czy coś, a to są naukowcy. Róbmy parę domków tu. I w ogóle ta nowa droga się odblokowała. Znaczy odblokowała, jak nie odblokowała, pewnie ją trzeba, nie wiem, wynaleźć naukowcami. No ale dobra. I oczywiście naukowców będziemy mogli sobie zupgrade'ować dopiero jak, znaczy no, z arystobotów, ale to, o mój Boże, części wektronowe, jakieś kolejne surowce. Strasznie tego dużo tutaj jest, nie? Dobra, kasyno, jedzenie i pistolety. Pięciogwiazdkowa restauracja, o mój Boże, ale dobra. To i to już wydobywamy, to produkujemy. Steki produkujemy, czyli oni steka sobie zalewają dieslem i wtedy mają pięciogwiazdkową i wtedy mają smaczne żarcie, tak? No dobrze, skoro tak chcecie, słuchajcie, to ja wam bronić nie będę. Niestety tego inaczej tu nie wcisnę. Myślę, że to po prostu położymy tu. Dalej mamy kasyno. A bo wiecie co? Czekajcie, ja to przemieszczę. Tab. Ja to sobie przemieszczę, słuchajcie, tak. I tutaj się zrobi dróżkę tak. Zrobi się dróżkę tak. I będzie można kasyno tu umieścić. Zablokowana. Okej, ale to się zmieści tu. Wtedy kasynko można stawiać tu. No oczywiście to się za chwilę wyprodukuje. Znaczy wyprodukują się surowce, to wyjdzie to. Okej, parę tu też można do tego dorzucić. O mój Boże. Okej, na razie niech się tutaj... Niech działają. Jeszcze jest rusznikarz. Ojeju, dobra. Tutaj widzę coraz więcej. Co mamy? Złom mamy, leśniczówkę, pies węglowy mamy. Jest producent czarnego prochu, rusznikarz i destylarnia siarki. Trzy budynki, które musimy postawić, ale musimy mieć gaz. Czyli gaz wydobywają dla siarki, a nie dla gazu. Nie żeby spalać gaz, tylko żeby odsiarczyć i siarkę pozyskać w ten sposób. No, ciekawy pomysł. Dobra. Jak tam w ogóle stoimy z tym? 34 prawie minuty już nagrania, więc ja bym sobie na początek zerknął, czy nie potrzebuję gdzieś coś, jakiś filarów ustawić, ale chyba nie. To sobie wydobywa. To mnie cały czas ciekawi. Nie wiem, co z tym zrobić. O, i mamy teraz wiertło, dobra. No to tak naprawdę możemy przewiercić teraz to wszystko, nie? Ci tu mają niestety stoliczki z jakimiś tymi. Będziemy musieli im to zniszczyć. Ale dzięki temu będzie więcej miejsca, wiecie. Tu jakieś szafy sobie ustawili. Będzie więcej miejsca na... Wiecie co powinno być? Możliwość stawiania ścian, własnych ścian. To by było wtedy spoko. Skała macierzysta. Aha, czyli tutaj nie dojdę. Ale to możemy sobie rozwalić. Boję się, kurde, tego. Nie wiem, czy tam iść. Tu mamy jakiegoś kolejnego ziomeczka. Wiecie, co nie zrobiłem? Nie postawiłem w ogóle tego.
radaru w żadnym miejscu. I to trochę problematyczne. Okej, warsztat, ekstraktor gazu mamy, a tu jest jeszcze ekstraktor wektronowego złomu. Aha, czy jakiś taki ultra osobny ten surowiec. Zróbmy sobie... nie potrzebujemy aż tego tak dużo, ale to nieważne. Ustawmy sobie radar jeden tu. Jeden radar... za mały rozmiar biura monitoringu. Ślak. To sobie postawmy większe biuro monitoringu. I drugi radar postawiłbym... gdzieś tu może. Niech nam pokazuje. O, proszę bardzo, ten już nam w ogóle pokazuje, że tutaj coś mamy do zdobycia. I dziwne pnącza są. Tu rzekomo coś do zdobycia oraz część statku mamy w tym miejscu. No to dobra. Mam nadzieję, że to nie będzie tak, że będzie, wiecie, 7 poziomów kopalni, nie? Bo to będzie trochę upierdliwe. Pięknie to wygląda, jak sobie tak co chwilę pyk, pyk, jeden surowiec tu, jeden surowiec tu. Wszędzie gdzieś coś wchodzi. Dobra, pięknie. Dobra, obrażenie dystansowe. To bym mógł akurat wziąć. Przedmiotowy usługi, większy podatek z usług. To najlepiej było chyba kasyno wziąć w to, ale... a nie, bo to jest tak jakby produkcja, a nie usługa. Tu jest usługa. A, to nie będą większe podatki z tego lecieć. O, proszę bardzo, mamy 10 tych wektro coś tam. Nie wiem skąd dostałem, jakiś prezencik. No ale okej. Niech sobie będzie, dobra. Zobaczmy jak to tutaj wygląda. No nie mamy jeszcze tych pistolerów, żeby móc to zrobić. No i tak, żeby odblokować kolejny kamień milowy, muszę mieć po prostu chociaż jednego naukowca. Więc tak naprawdę jedyne co możemy zrobić, to ogarnąć ten gaz, czyli musimy się tam dostać. Nie wiem co ja mam z tym zrobić, no po prostu jest jakiś potworek, ja się go cykam. No, proponuję najpierw tak, rozwalić to powolutku. Znaczy możemy, wiecie, to odblokowywać i niszczyć te potwory, bo w sumie czemu nie. O! Jakiś robal! O nie! Uciekaj ta! Czyli to jest ten taki, co tym wstrząsem powinniśmy go móc pokonać. Tu się coś pojawiło. Farma rakietogrzybów. Świetnie. Aha! Rozumiem, czyli paliwem do rakiety będą być paliwo z rakietogrzybów. Nie, nie, diesel nie wystarczy, to jest za mało. Okej. Czyli wydaje mi się, że po prostu wystarczy nam to przestawić. No widzicie, będzie ogarniać obydwa. Świetnie, przestawmy to i zobaczmy, czy to... czy problem zniknie. Mam nadzieję, że tak. No okej, zniknęły potworki. Skopmy sobie tu. Skopmy sobie tu. Nawet strażnicy już lecą. Wow, co to za sonar mnie tutaj rzuca. A, tutaj mam w ogóle, patrzcie, inne zagrożenia. Aha, zagrożenie w kopalni. Nie wiem, czym jest to trzecie. Mógł się tutaj pojawił. Przygotuj obronę i ochroń się. Okej. No to ma to sens, żeby na przykład sobie teraz wziąć, przestawić ten karabinek. Powiedzmy tu. Tu mamy coś takiego. Jest zablokowana. Jest ta wieżyczka, to muszę ustawić tu. Poczekamy, jeszcze przeniesie. No i dobrze, kończymy, słuchajcie moi drodzy, ale już ukopmy sobie jeszcze te ścianki tutaj ostatnie. To możemy sobie zabrać. Tu duża skrzynka. Aha, jak to nie mam. No, bezpośredni. Wow, jak pięknie smaga płomieniami. Cudownie, znaczy strasznie niebezpieczne, bo to można coś ziuziu zrobić. Ale okej. No i proszę bardzo, mamy dużą skrzynkę. Co to w ogóle jest? Przenośnik taśmowy. O, nice. Jeśli przenośnik taśmowy zostanie połączony z ekstraktorem, a następnie z trzewem kopalni, automatycznie dostarczy surowce do miasta. Nie będziemy potrzebowali wtedy tylu ludzi. Okej, świetnie. Tu na razie ekstraktor ropy. Warsztat ma za mały rozmiar.
Myślę, że walniemy sobie tutaj duży warsztat. Znowu drugi. I śmiało. Okej, tu mamy jeszcze jakieś rzeczy, to ukopmy. Znaczy, tu mamy źródełko. I tu widzę, też mamy jakieś źródełko. To spróbujmy ukopać. No i moi drodzy, myślę, że tyle w tym odcinku. To na razie sobie zostawimy, jakbyśmy chcieli na przykład, jakby nam się to odblokowało. A to naukowców będziemy musieli, ale zostawmy, nie wszystko tutaj róbmy. Możemy jeszcze na koniec zobaczyć, jak ten przenośnik, podnośnik leci. Czy to ja muszę jakoś... O nie, muszę ominąć inne rzeczy najpierw. Ale czy ja na przykład mogę skopać to? Nie, skała macierzysta, tego się nie da. Czyli na pewno co najwyżej mogę zrobić... Mogę na przykład zniszczyć jedno pole tutaj i dzięki temu ustawić sobie, o właśnie, takie połączonko. Okej, po prostu ci robotnicy nie będą musieli z tym biegać, tylko ta paczka sobie będzie tutaj jechać. Niestety mam problem, żeby tutaj się przez to przemieścić, ale czekajcie. Aha, z ekstraktorem muszę to połączyć, farma mi nic nie da. Natomiast problem jest, że no nie połączę się z tymi rzeczami. Ten w ogóle jest zablokowany tym. Okej, no to jest, jakby trzeba teraz zmienić sposób myślenia, pozyskiwania tych surowców. Niestety. Gdzie mam jeszcze jakieś ekstraktory? Tu mam. Czyli na przykład mogę sobie zrobić... Tak. We w teorii. Tak. Nie wiem, czy to będzie oznaczać, że... Okej, zobaczmy, jak ta paczka leci. Którą drogą pojedzie? Może po prostu nie mogę podłączyć jednego do drugiego, tylko jakoś tak, wiecie, skrzyżowanie zrobić raczej. No właśnie, jedzie tędy. Wydawało mi się, że to nie ruszyło właśnie dlatego, że było bezpośrednio w to wpięte. No i tutaj też mamy, proszę bardzo, wodę. Zamiast to wpinać tak, to wepniemy sobie to... w ten sposób. I wtedy powinno to ruszyć. Znaczy, mam nadzieję, że to tak ma być. Okej. Żeby inne popodłączać, będę musiał sobie, słuchajcie, tutaj coś przemodyfikować. Na pewno tym zmniejszyć. Ale myślę, że ja już sobie to sam poukładam. Tyle w tym odcinku. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Jak tak, to pamiętajcie, żeby skomentować i ocenić film. No i widzimy się, słyszymy w kolejnych odcinkach z Teamwork Build. Stalkerze, no i co tam jeszcze innego będzie. Zapraszam też serdecznie na streamy. Zaczęliśmy ogrywać remake Dead Space'a, ten z zeszłego roku, i działa miodnie, i przez pierwsze dwa rozdziały nie zginąłem ani razu, bo gra jest tak dobrze odwzorowana, że dosłownie wiem, gdzie się strzają wrogowie, bo pamiętam jedynkę. No, fajnie, tyle, trzymajcie się, pa.